Hello, na kanale dzisiejszy film powstał we współpracy z marką Temu. Już nieraz mogliście oglądać na moim kanale Haul Zakupowy z tej platformy. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co to jest Temu. Temu jest to taki marketplace w internecie, gdzie możecie kupić artykuły różnego rodzaju, od biżuterii, ubrania, po jakieś rzeczy do domu, w naprawdę fajnych cenach. Dlatego jak najbardziej polecam tam wejść. Dostajecie także link do ofert błyskawicznych, gdzie macie nawet do minus 70% na różne produkty. Dlatego warto użyć linka, wpisać kod promocyjny i skorzystać z kodu QR. Powiem Wam, że nigdy nie miałam takich ładnych woreczków, ale nic, tylko się cieszyć. Lecimy z pierwszą paczką. No te worki naprawdę mi się podobają. Właśnie przymierzyłam pierwszą rzecz i mówiłam, muszę Wam powiedzieć, że prezentuje się całkiem, całkiem. To materiał jest taki prążkowany, co też wygląda dosyć spoko. Wykonanie też jest okej, nic tu nie podpada. Podoba mi się to, że właśnie jest długa nogawka i ten materiał nie jest cienki. Jak widzicie, on nawet nie prześwituje. Bo na przykład spoko opcja do samolotu, ja zazwyczaj marznę, więc taka długa nogawka jest w sam raz. Kolejnym produktem są laczki, kapcie albo sandały, jak na to kto mówi. W kolorze beżowym, które będą pasowały nie tylko do tego outfitu, to jeszcze do kolejnych, które Wam pokażę. Każdy nowy użytkownik Temu, który kliknie mój link albo zeskanuje kod QR, dostaje do 70% na produkty, które Wam pokażę. Kapcie wyglądają następująco. W beżowym, uniwersalnym kolorze. Były do wyboru jeszcze białe. Przemierzamy. Zobaczymy, jak się prezentują na stópce. Myślę, że te klapki prezentują się naprawdę bardzo fajnie. Mam rozmiar 38 i jak sami możecie zobaczyć, pasują idealnie. Co jak co, ale te laczuszki do tego kompletu wyglądają naprawdę spoko. I nie wydają się jakieś tandetne, tylko naprawdę... Sorry, że mam pedicure. Wydają się okej. Okay. To jest takie mięciutkie. Chyba taki zamszyk czy coś. Na pewno stópce wyglądają git. Zobaczcie. I ani stópka się nie wydaje jakaś duża, ani nic. Nawet z tym setem to już wszystko współgra. Polecam. Kolejną rzeczą, którą zamówiłam, jest taki biały crop top. I kurczę, już na wstępie muszę powiedzieć, że jest całkiem spoko, a nawet nie, że całkiem. Tylko naprawdę jest fajny. Patrzcie, nic nie prześwituje. To jest takie jakby, tak jakby to był jakby satyn, ale to nie jest satyn, to jest taki podwójny ten materiał, dość gruby. I zrobimy sobie taki zestaw, bo założę tą koszulkę, a do tego komplet, który również kupiłam na platformie Temu, więc przymierzamy. No jak widzicie, top jest spoko, nic tu nie prześwituje, jest dosyć gruby, więc fajnie, nawet do tych spodni pasuje. Ale i tak zakładamy teraz komplecik, który zamówiłam, składa się on z krótkich spodanek oraz taki koszuli w kolorze jakby kremowy, ani biały, ani żółty, tak jakby samo nie wiem, co za kolor. No nic, zakładamy, zobaczymy, jak się prezentuje. Wracam już do Was w tym kompleciku. Tutaj mamy kieszonkę na jakieś drobiazgi, spodenka. Tak samo mamy dwie kieszonki. Delikatnie prześwituje, jak sami widzicie, ale dół już nie tak bardzo. Myślę, że jest całkiem okej. Jakoś majtki jak przyciśnięcie, no to widać. Ale że one są takie luźne. Dodatkowo ta koszula jest dość długa, więc myślę, że nic tu nie podpada. I nawet kapeczki pasują. Tak więc myślę, że jednej klapki do tyle outfitów. To są bardzo wygodne. Przed chwilą szłam na pocztę odebrać paczkę.
Normalnie jak na boso. A najlepsze jest to, że ja dopiero teraz zobaczyłam, że to są męskie klapki. Jakie męskie? Przecież elegancko wyglądają. Myślę, że są takie unisex, że będą i dla facetów, i dla kobiet. Bo jakoś no, nie podpadają. Przychodzę z kolejnym produktem. Tym razem jest to sukienka, która ma bardzo ładne plecy. Lubię bardzo taki element jakiegoś tu wycięcia, odkrytych pleców. No widać, ten materiał jest taki marszczony. Ta halka, gdzie się kończy? Tu jest ta halka. I tu widać to rozcięcie na nodze. Szkoda, bo naprawdę fajnie to wszystko wygląda, jakby była dłuższa ta halka. O, krótsza kiecka, bym wolała dłuższą halkę. Naprawdę byłoby wszystko gites, no pomijając to jeszcze. Temu nie ma żadnych problemów ze zwrotami, niczego nie płacicie. Po prostu robicie zwrot na poczcie i tyle. Czasami zdarza się, że kupujecie coś, no i jednak na was leży to inaczej niż na modelce ze zdjęcia, dlatego fajnie mieć możliwość zwrócenia produktu za darmo. Myślę, że to jest naprawdę spory plus. Mamy pierwszą parę. Zamykane ducho. Takie minimalistyczne. Lubię takie kolczyki. Ja często mam problem, że kupię kolczyki i ten pręcik, który tu przychodzi, jest zbyt gruby i nie mogę go wsadzić. Już mnie bolą. Ale ten jest okej. Okay. Zobaczcie na te kolczyki. Są to stokrotki, które macie na tej aukcji. Myślę, że wydają się dosyć spokojne, takie cute. Outfity na wakacje z letniego vibe'u już są gotowe. Polaczki dalej na nogach. A teraz przechodzimy do rzeczy, które wam się na pewno przydadzą podczas podróży. Muszę iść po nożyczki. Już otwieram pakę. Jest zawieszka na walizkę. Wpisujecie numer telefonu, adres, imię, nazwisko. Przyczepiacie do rączki. I od dziś wiecie już, która walizka jest wasza na 100%. Podczas żadnej podróży nie może zabraknąć takich małych buteleczek, które naprawdę dobrze się sprawdzają, zwłaszcza wtedy, gdy macie są tylko i wyłącznie bagaż podręczny. Wtedy większe gabaryty niż 100 ml nie przejdą i warto mieć takie małe opakowania po 100 ml, aby nie było potrzeby oddawania swoich gratów na lotnisku albo płacenia za rejestrowaną torbę, aby przewieźć je ze sobą. Tak więc myślę, że taka torba podróżna przyda się każdemu, takie właśnie podróżne małe buteleczki. I na kremiki, i na żele, pod prysznic, na szampon. No, must have. Zwłaszcza, że w bardzo niskiej cenie. Dużo taniej niż abyście chcieli kupić w jakiejś drogerii. Wiem to, bo byłam zmuszona kupić jakiś czas temu, dlatego polecam zaopatrzyć się na temu, bo prędzej czy później i tak tego użyjecie. Mamy już małe pojemniki na różne płyny. No to jeszcze przydałby się jakiś atomizer na perfumy. Mam już takich chyba dwie sztuki, ale tego nigdy dość. Chciałam pomachać, nie mam perfumu w środku. Krizu. Sam raz na podróż. Kolejną rzeczą jest organizer do torby. Co my tu mamy? Zameczek. W środku znajdują się dodatkowe torby, więc też spoko mieć na jakieś, wiecie, brudne ubrania. Ale muszę powiedzieć, że są solidnie wykonane. Kiedyś miałam podobne zestawy, akurat z innej strony. Niestety moment, zamek mi się rozwalił, ale ten widzę ma spoko wykonanie, bo tamto to było... Badzie. A to widzę, że powinno przetrwać nie jedną podróż. Teraz opakujemy wszystkie te graty, które zamówiliśmy i zobaczymy, czy ten organizer się sprawdza. Tak, to wiemy, zobaczymy, ile to pomieści.
pojemne te torby, bo chyba wszystko zmieszczę do jednej. Mamy chyba z 4. Znaczy torba na bieliznę. Na jakieś właśnie marynarki, większe rozmiary. Tu widzicie, na spodnie. Czyli nie fajny zestaw. Tak, marynarka, spodnie, bielizna i dodatkowe takie wożki na inne rzeczy. Na pewno się przyda. Tak samo te buteleczki i zawieszkę na walizkę. Też jak najbardziej przyda Wam się w podróży. Mam nadzieję, że haul Wam się podobał, że znajdziecie tutaj rzeczy, które sami moglibyście kupić. I co? Do następnego filmu. Pamiętajcie wykorzystać kod rabatowy. Wchodźcie w link, który będzie też na pewno pod opisem, tak jak i wszystkie rzeczy, które pokazałam na filmie. Korzystajcie z kuponów rabatowych, błyskawicznych okazji, bo naprawdę można sporo zaoszczędzić. Tak więc dzięki za oglądanie. Do następnego filmu. Pa, pa!